Pani doktor, jak mamy zdiagnozowane AZS, to w jaki sposób możemy je leczyć? Lekami, które w Polsce najczęściej stosujemy, niestety są glikokortykosteroidy. Mianowicie są to leki w postaci zewnętrznej do stosowania, czyli na przykład maści, kremy, zawiesiny, ale oprócz tego czasami zmuszeni jesteśmy do podawania ich w postaci ogólnej, czyli w postaci na przykład tabletek. Niestety nie jest to zbyt zdrowe dla pacjenta, no ale czasami konieczne. Natomiast nowymi lekami, które są także na rynku, są inhibitory kalcyneuryny, które także stosujemy zewnętrznie i mają działanie immunomodulujące. Nie można zapomnieć także o emolientach. Emolienty praktycznie u każdego pacjenta stosujemy. One bardzo ładnie nawilżają nam skórę, ale trzeba zawsze pamiętać, że to nie są leki, tylko coś, co nam pomaga leczyć skórę.